Cześć. Hej tu. W dzisiejszym odcinku jestem ponownie na trialu. I tym razem nie na prowizorycznym torze na ogrodzie z dwoma paletami, tylko na zbudowanym przez Zajawkowiczów prawie profesjonalnym torze na starych, przedwojennych, opuszczonych bunkrach. Jest kozacka miejscówka, kozacki ludzie, kozacki warun. No i co? Oczywiście nie mogło zabraknąć suba, strzel go. Musi być szary wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. I lecimy po 50 koła. Social media wpadaj, bo jest tam inny materiał niż na YouTubie. No i co? Lecimy. Ale jeszcze muszę wam powiedzieć, że jest to mój drugi wyjazd na trialu i będę miał naprawdę mocnego cykora, coś czuję. No to jedziemy na miejsce spotkania z innymi kumplami. Tata na razie ciśnie na trialu, a ja na rowerze trialowym. Bo tutaj krosówką ani enduro nie opłacałoby się tu przyjeżdżać, ponieważ bym to wszystko im rozrył. No! God, please, no! No! A nie chciałbym tego i nie chciałbym im niszczyć pracy. A teraz zobaczcie, jak to wszystko zarąbiście wygląda. Patrzcie to. Tutaj te kamloty. Wy teraz podziwiajcie sobie tą piękną miejscówkę, a teraz poleci Hall of Fame z poprzedniego odcinka, czyli junior wymiata na 150. Kurde, no jest to dosyć duży obiekt. O, jest ekipa. Tutaj trzeba się zatrzymać, wybić i wskoczyć tutaj na pionową ściankę. Teraz tu jest taka przeszkoda i klocuszek też dosyć ciężkie. Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pani. Ułatwienie. Ładnie można koło zablokować. Z jednej strony. No, chcę chwilę ustać. Tutaj trochę gazu. O kurde. No nieźle. Nie powiem wam oczywiście, gdzie ta miejscówka się znajduje. Ponieważ wujkowie tutaj naprawdę bardzo dużo pracy i siły włożyli, aby tutaj ten właśnie secret spot był zdatny do jazdy. Tak więc nie pytajcie się w komentarzach, bo i tak wam nie powiem. A jest to tylko przez to robione, aby ludzie się o tym nie dowiedzieli, aby tutaj nie przyjeżdżali. Aby nie wyrzucali tutaj śmieci, nie psuli tego spota. A w dodatku, jak oczywiście się o tym ludzie dowiedzą, to co? Na policję albo na cokolwiek innego, na jakąś straż. Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co się stanęło? I wtedy już nie będziemy mogli tu jeździć, bo nas przegonią. Wiemy.
fajne. Pach tutaj. Tutaj Tomek pokazał fajne ćwiczenie, to jest górka, żeby podjeżdżać do niej, stanąć, stać, a potem wyskakiwać. Jest naprawdę bezpiecznie, bo generalnie tutaj jest bardzo trudno. A w momencie, kiedy my słabo jeździmy, to możemy sobie naprawdę zrobić duże kupu. Cyk, gazem, sprzęgło i pod górkę. Dokładnie tak, ale z wyskokiem. Więc zaraz ja spróbuję. Teraz zmiana, junior wsiada i zobaczymy, jak jemu pójdzie. Na tym właśnie małym Kinder wzniesieniu, które mnie zdążyło po 5 próbach mega zirytować. Ale wyjechał ładnie. Prawie. Jajajaj. W związku z tym, chłopaki czy dziewczyny, którzy oglądacie, to jest naprawdę ciężkie. A juniorowi naprawdę dobrze idzie, biorąc pod uwagę, że maksymalnie pewnie godzinę jeździł na trialu, a ja 28 lat jeżdżę motocyklami. Prawie! No, dobrze idzie. Yes! Wyskok ładny, ale też na dwa sprzęgła. Boję się! No i koniec zabawy na bunkrach. Jak widzieliście, przeszkody są naprawdę bardzo, ale to bardzo hardkorowe, mega trudne, na które normalnie tata, który nigdy tak nie robi, zabronił mi na nie wjeżdżać, więc naprawdę już musi być totalny hardcore. A zrobił to tylko w dobrej mierze, abym po prostu nie zrobił sobie krzywdy. Czyli jak na razie, ja razem z tatą, będąc kasztankami, nie mamy tu co szukać, ponieważ możemy sobie tylko i wyłącznie krzywdę zrobić, więc wracamy na ogród, na palety ćwiczyć, aby następnym razem tutaj wrócić lepszym. No i to tyle, nara!